Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, od 3 do 4 wersetu. Czasami bywamy sceptyczni, kiedy coś jest nam ustnie lub pisemnie przekazywane. Zadajemy sobie od razu pytanie, czy jest to aby prawdziwe i godne zaufania. Tak było w przypadku Teofila, prawdopodobnie wysokiego urzędnika rzymskiego, któremu powiedziano o Panu Jezusie Chrystusie. Ten człowiek oczywiście nie odrzucił tego, co usłyszał, uznając za plotki. Nie, on chciał mieć pewność. Jeśli okazałoby się to prawdą, nie mógłby tak po prostu zignorować sprawy. Oczywiście Teofil rozmawiał na ten temat ze swoim przyjacielem Łukaszem. Łukasz wiedział szczegółowo o faktach dotyczących Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ śledził wszystko dokładnie od początku, jak informuje nas werset 3 pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. Dlatego teraz pisze Teofilowi szczególnie, że chciałby mu dokładnie to wszystko przekazać. I dlatego teraz pisze Teofilowi szczegółowe sprawozdanie, aby ten mógł się przekonać o wiarygodności rzeczy, o których już słyszał. Ten przekaz to Ewangelia według Łukasza. Nie wiemy, jak Teofil zareagował na ten przekaz. Być może czuł się jak królowa Saby, która słyszała o mądrości izraelskiego króla Salomona. Ona również chciała się upewnić co do tego, co słyszała, więc wyruszyła na spotkanie z Salomonem osobiście. Jej wniosek brzmiał: prawdą okazało się to, co o twoich sprawach i twojej mądrości słyszałam w mojej ziemi. Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy. A i tak nie opowiedziano mi ani połowy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, co o tobie słyszałam. Pierwsza Królewska, 10 rozdział, 6 i 7 werset. Cokolwiek w swoim życiu słyszałeś już o Panu Jezusie Chrystusie, skonfrontuj to z właściwym źródłem, czyli wiarygodnym przekazem biblijnym, aby za przykładem Teofila poznać faktycznie wiarygodność rzeczy. Musimy czytać Biblię. Słowo Twoje jest prawdą, mówi Ewangelia Jana, 17 rozdział, 17 werset.